Przypominam, że kiedy zmieniamy kierunek jazdy, musimy ustąpić rowerzyście, który jedzie na wprost. Ale kiedy to rowerzysta przecina nasz kierunek jazdy, to ma pierwszeństwo tylko w momencie, kiedy znajduje się na tym przejeździe. Jak widać, ta rowerzystka dobrze o tym wiedziała, ale ja jej ustąpiłem, bo korona mi z głowy nie spadła. A ona mi za to podziękowała.